Siemeczko, siemeczki, z tej strony Maszko Gaming, a dzisiaj zagramy sobie w Call of Duty World War 2. Czyli jak obiecałem, dzisiaj będzie odcineczek z pięknej gierki o nazwie Call of Duty World War 2. Dziś na początku wam powiem, żebyście zostawili sympatyczną subskrypcję oraz miły komentarz, bo to bardzo motywuje do dalszej pracy. Oczywiście udostępnijcie ten jakże przecudowną serię, chciałem powiedzieć, nieważne, mniejsza. Ale nie ma co przedłużać, lecimy z kolejną operacją o nazwie Twierdza. 26 lipca 1944 roku. 26 lipca. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy, myślę o Hazel. W końcu znów wraca ten sen. Ciekawe jaki sen. Chyba się za niedługo też dowiemy, o co chodzi ogólnie. Bo Daniel ma jakiś sen, więc musimy ogarnąć, co kaman. Rozpocznij misję. Znów ten sen, co? No tak. I tak w kółko. Wyspałem się, teraz ty odpocznij. Tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pomagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Obyś miał rację, mordeczko. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. No i prawidłowo. To co to za sen tak cię ciągle męczy, co? O, dowiemy się chyba wilki teraz. Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Tak, wtedy zaatakowały. Próbuję! Paul, wybacz mi, ja... Słuchaj, no młody. Bać się, to nie wstyd. Czas do domu, braciszku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę Paula. Ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Tylko czekaj, czy to cały sen, czy tylko urywek jakiś? Turner poprowadzi oddział na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić. Pewnie się za niego coś dowiemy. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Styles, a wygrasz medal. Naprzód! Chyba mnie lubi! To bym się stał skuszył, że tego było. Ogień zaporowy po lewej! Reszta flankuje prawo! Zająć ten dom! Nacieramy! Osłaniam cię! Tak niewygodnie mi się z tego... jak to ma, czekajcie, ten co nas strzela. Gdzie, czekaj, gdzie masz ten granat? Rzuć mi ten dymny! Dzięki. Lecimy! Szkocki granat wynosi się za to! Ma nie idź tam, ty! No i sam sobie jesteś debilu winny, żeś tam poszedł. Osłaniam z lewej! Wrogowie na piętrze! Szkowskie jeepy, uwaga! Zdanie, nie wychylaj się! Staram się. Tu widzę jego bok. O, bardzo ładnie. Z góry, dostał, raz. Tu nie podkreślam, to chyba jeszcze żyje. Ale to już się wykrwawia. W domku do mnie pruje. Kilka potwierdzonych nie żyje. Szkop biegnie, przeładowuje, żyje. Szkop nie żyje, tam za murkiem jest, może uda mi się trafić. Tak jest, dostał piękną główkę. Do góry. Czekajcie, bo to jest karakan. Tak, to jest karakan. Szkopa nie ma. Ojojojojoj. Teraz. To nie, na razie nie potrzebuję apteczki. Główkę dostał bardzo piękną. Wchodzimy do góry, oczyścić ją całą.
klecki dostał. Jeszcze jeden. No i to tyle. Dziękujemy bardzo za pomoc. A szkop postanowił rzucić tą kurwa, szkopy na ulicy! No nic, no to tu szkopy jeszcze też. Nie chciał uciekać, to dostał. Czy jakieś szkopy tu są jeszcze? Tam są, za dzikiem siedzi. Tu kolejny biegnie i dostał w nóżkę bardzo ładnie. I teraz był potwierdzony. Dobra, Zusłan, dzięki. I zaraz to nie przyjdę. Chyba, że... Dobra. Bardzo fajnie. O, to ja nie mam go. O, kurwa. Pomóżcie proszę! Mamy kurami! Ojoj, ale dostałem. Daniel, przeciągnij ich, osłaniam cię! Nie mogę się ruszyć! Zorwałem ich! Ktoś tam krzyczy, że nie może się ruszyć. Zablokowali całą ulicę, potrzebujemy dymu! Nie mogę chodzić! To nasz, lecz, mam dymu. Cię! Prosiłbym jakiś ogień zaporowy. Trzymaj się tam, brachu! Dobra, dzięki. Ojojoj. Dobra, tu nie ma żadną kurtkę zostawia. Ojojoj, myślałem, że nie wejdzie. No, tam samo jedziemy. No i to co, wbijamy tutaj na działeczkę i im pokażemy. O Jezu. Też. Zapałem hańkę. Cholerka. Bez sensu zacząłem strzelać. Chodzi. No i gitarka. Bo wcześniej zginąłem ze względu na to, że bez sensu zacząłem po prostu w nich napieprzać, a teraz to zrobiłem troszkę z głową, powiedzmy. Tutaj! Daj mi pierw zostać na pewno. Dzięki, dobra. To co, wchodzimy, nie? Szkopy się tu poblokowały trochę. A tu nikogo nie ma. Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Szkopy zostawiły zapasy. Nie. Kwadrat. Ten, o kwadrat. Kurwa! Zdjęty! Już nie ma. Już nie ma. Bardzo fajnie. No rzucam granat! Proszę. Skoro szkopy z granatu, no to my tak samo odpowiemy. Więc wydostał amunicję. Dostał tam, ale nie żyje. Teraz zginął. No. Tam widzę, jest jeden szkopik. To sobie przeładujemy go, zaraz nie będzie. Nie mam. Mam go! Wszyscy padli! Oflankować go! Granat! No już nie ma co pić, co nam flankowywać. Ej, czekajcie, bo mam ochotę coś sprawdzić. Weź mi kurwa, nie mogę mieć Aiello. Już mi ten granacik tu. Zobaczymy, czy... Ale to z ciekawości dosłownie sprawdzam, nie? Dobra, okej. Okay. Już mi moja ciekawość wystarczy. Ja myślałem, że... Nie no, ale może po prostu przez ten dach, ale wątpię. Po prostu gra troszkę tak... Z tym nie jest dopracowana, ale i tak fajnie się gra. Pardon. No to musimy chyba wejść... Czekajcie, no. Nie, Daniel, sprawdź te drzwi. Ruszam do drzwi! Co tu się szkopy dzieje? Rozwalają myśliwce! Cóż ma Aiello? Lepcie rozwalić te działa! Tak, sierżancie! Daniel, Stiles! Chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam cię! Oby! Luźna guma, ja cię osłonię, hopper! Wszyscy na schody! Ruchy! Let's go! Pearson już tam chyba wchodzi. To taki wyżywał. Nie macie leku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie! To po co pytasz, no kurde bele.
pyta i tak by to nic nie zmieniło i tak byśmy musieli wyrazić, więc... No wchodzę mordeczko. Tylko Daniels ma swój czas, tak? No się nie śpieszy. Dobra. Dobra, easy. Oj. Dwa bez sensu strzały. Snajperzy. Wróg, pierwsze piętro! Oberwali! Stoj, strzelaj się. Lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Są blisko! Całkiem! Pozbądź się reszty! On raczej strzelam! Ginąć, ale było się pewnić. Nie, no tam sobie z jednym szkopem dadzą dać. Sadę. No dobra, dostał! Pomożemy. Pierwszy dział poszło się już kochać u nich. Oczyś im drogę! A strachy wieszają na plac! Przywozili naszych wal w bliżej. Ale jak mogę. Dobra, ostatni! Potrzebujemy więcej wsparcia! No i gitarka, rozwaleni. Skąd teraz? Przodu idą. Szwaby na dachach! Dacha! Pozwólmy im się utrzymać! O kurde. Już się nie podniesie. Ostatni! Dobra, nie ma żadnego szwaba. Wszystkie padły. Ktoś jeszcze? Tak. Tutaj brzuszek wyrwał. Po kolei. Masz go! Ojej, jak to nie weszło? Walą do nich od tyłu! Jak od tyłu? Mają na plecach Haftraka! Wciąż stoi! Otaczają ich! Skubany. Niemcy ich otoczyli! Co to do cholery było? To na pewno Terny! Nie przestawać! Dobra, Terner nam pomógł. Żeby mogli wesprzeć Sussmana. No, tu nie ma kogo, bo wszystkich wybiłem. I bardzo fajne. Fajnie. Została tylko jedna pelotka! Woohoo! Ser, wziął przeciwlotnicze nas namierza! Wow. O Jezu! Ale nie ma tam dostał. Mam cię! Trzymaj się! Nie! Ale kaszana ty. Uciekaj stąd! Szybko! Ale kaszana się odpaliła. I pyps, i tu u nas. Czy mam skrzydła szeregowe? Nie, sierżancie. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem. Kurwa mać! Straciłem tam dwóch ludzi. Musimy wziąć się w garść i zdjąć te działa. Ruchy! To nie ciekawe, nie ciekawe. Nie widzę Sussmana! Ale widzę szkopu. Szkopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Spoko, stać, na razie się nie przydadzą. Utrzymać pozycję! No dalej! Musimy ich osłaniać! Co tu ktoś idzie? Na wprost! Ogień zaporowy! Widzę, że działo!
Bo oni, aha, bo oni, dobra. Biegają po schodach! Się z dwóch stron idą. Szkopy będą próbować zniszczyć naszą pozycję. Burzyń otacza ognia, tylko lepsze. Tak jest! Dobra, czas im trochę ała zrobić. Osłaniać lewą flankę! What the fuck? Nadchodzą, ze wschodu! Czekajcie, może się udać od strony. Jakieś tam kula auto wpuszcza, nie? Okej, to się ładuje. Wow, walka wręcz! Ale mi zajebał, o Jezu. Dobra. Kurwa, bo oni z lewej i z prawej. Nie prawie. Widzę Zussmana! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Mówiłem uśmiech. Po co wam to było? Trafiłaś, półlecze. Dobra, tu już raczej nic nie będzie, ale tu jeszcze. Zuch, chłopak! No może by nie ktoś... Nie trzeba mnie prosić dwa razy! No trzeba, bo nie mam życia. Nie to, nie to, nie to, nie to. Chodźmy, muszę coś wyjść. Daniel, rzuć czerwony dymny, żeby oznaczyć, jaki jest na 247. Leci dym! O jest, o jest, nie wiem, jak trafić. Cyk. 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 I zajebiście. Bum. Kabum bum. Zussman! W porządku. Dobra, pani się bawiłeś, nie? Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zwiewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? No. Może myliłeś się. Najlepsza odpowiedź. A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Oj no weź. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera na tacy, narzekałby, że taca jest prawda. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. No, i gitarka. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson uwziął się na nas bardziej niż zwykle.
Będziemy musieli dać siebie wszystko. No, zajebiście. A więc to by było na tyle, moi kochani. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie wszystko, co możliwe. Udostępniajcie tym bardziej ten odcinek dla większej ilości osób, bo jak wiecie, to cel na razie to jest 1000 subskrypcji, więc trzymajcie się. Życzę wam miłego czwartku i cześć.